Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. Ponieważ sezon rowerowy ciągle jeszcze w pełni, sezon gravelowy również w pełni, dostałem zamówienie na kolejnego gravela, bo pierwszy się bardzo spodobał i postanowiłem go wykonać. I w dzisiejszym filmiku chciałem Wam pokazać proces budowy tego gravela. Postarałem się skrócić ten filmik do maksimum, bo on w wielu elementach jest bardzo podobny do tego gravela, którego zbudowałem mniej więcej miesiąc temu. Co jest innego? Inne są koła. Tamten był na 27,5-calowych kółkach. Ten jest na pełnowymiarowych 28-kach. Co oczywiście powoduje też, że jest inna opona i tak dalej. Druga sprawa, ponieważ zawiodłem się na tych adapterach do hamulców tarczowych, a uważam, że rasowy gravel jednak powinien mieć hamulce tarczowe, to jest jedyny słuszny hamulec do tego typu roweru, to zrobiłem taki zabieg, że kupiłem ramę, samą ramę gołą stalową. I do tej ramy, niestety już po lakierowaniu, bo obie ramy lakierowałem wspólnie i to, że te adaptery do hamulców tarczowych no nie za bardzo się sprawdzają, okazało się później, więc już musiałem działać na polakierowanej ramie. Wyciąłem, może na innym filmiku pokażę Wam cały proces, jak to się robi. W sieci są już takie filmiki, zresztą na nich się wzorowałem. Wyciąłem gumówką z blachy stalowej 4-milimetrowej taki element, który nawierciłem w odpowiednich miejscach. Zresztą teraz widzicie to na zdjęciach. I zamocowałem go do ramy. No, nie sam zamocowałem, znalazłem, udało mi się we Wrocławiu po wielu poszukiwaniach znaleźć spawacza z odpowiednim aparatem spawalniczym, bo to tylko TIG-iem takie rzeczy się powinno robić. Znalazłem takiego człowieka, który mi to przyspawał, a nie tylko przyspawał, ale jeszcze dodatkowo zmodyfikował ten element, bo jak widzicie na zdjęciach, tam jest taki dodatkowy jakby klin wspawany, który sprawia, że ten uchwyt jest jakby w linii tej rurki, do której jest przyspawany, a nie po skosie. Gdyby miało być pierwotnie tak, jak ja sobie to wymyśliłem, to musiałby być po skosie, to by się pewnie tam krzywo przyspawało i tak dalej. Więc on to nie tylko przyspawał, ale też zmodyfikował, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, panie Andrzeju. No, tanio nie było, bo zapłaciłem za tą usługę 150 zł, ale jest zrobione solidnie. Hamulec tarczowy trzyma się świetnie, nie ma problemów z regulacją. Natomiast jeśli chodzi o przód, ponieważ kupiłem gołą ramę, może parę słów o ramie. Rama bardzo fajna. Rama z roweru trekkingowego oczywiście, Stevensa, to jest chyba niemiecka firma, ze stali chromowo-molibdenowej. Bardzo lekka, z tego co kojarzę, chyba poniżej 2,5 kilo. Chyba w okolicach dwóch nawet. Zaraz to sprawdzę, będzie to widać na zdjęciach. Do tej ramy, ponieważ kupiłem gołą ramę, do tej ramy dokupiłem widelec. No, jest nauczony doświadczeniem z budowy poprzedniego gravelu. Wyszukałem po prostu widelec 28-calowy, do koła 28-calowego, już z uchwytem do mocowania hamulców tarczowych. Miałem do wyboru stalowy albo aluminiowy. Maciek, dla którego ten rower składałem, powiedział, że aluminiowy. Zamówiłem aluminiowy. I tenże aluminiowy widelec też oddałem do pola kierowania i został zamontowany. Także z odmienności to tyle. Zastosowałem inne hamulce tarczowe. W rowerze Arka są Avidy. Tutaj stwierdziłem, że zaeksperymentuję z hamulcami Heiss CX5, jeśli dobrze pamiętam. One są o tyle fajne, że wydaje mi się, że jakby jeszcze mniejszy skok klamki hamulcowe jest potrzebny do tego, żeby w pełni ten hamulec zacisnąć, czyli przy klamkomanetkach no, jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie, bo no, łatwiej można wyregulować ten hamulec. Oczywiście on wtedy bierze szybciej, ta modulacja jest mniejsza, no ale coś za coś. Ja wolę mieć mocną siłę hamowania kosztem modulacji niż świetną modulację, ale sytuację, w której wciskam klamkę do oporu, a hamulec no, zamiast hamuje, to po prostu tylko zwalnia. Dlatego te Heinsy są w mojej opinii fajne.
Dodatkowo fajne są, bo są wykonane jakby z monolitu. To jest jeden odlew metalowy, do którego jest włożony ten mechanizm i tam wszystko jest pięknie na sztywno. W Avidach miałem takie wrażenie, że tam trochę jakieś są luzy, że to wszystko lata. Tutaj wszystko pięknie się trzyma. Zresztą nie miałem najmniejszego problemu z poprawnym zamontowaniem tych hamulców, wyregulowaniem. One po dotarciu się świetnie hamują, Maciek jest zadowolony, tylne koło się blokuje, nie ma problemu. Zastosowałem inny osprzęt, znaczy osprzęt też jest 1 na 10, ale na osprzęcie innego producenta, w tamtym rowerze był LTW, tutaj mamy Sensach PHI, co wymusza no jakby inną zmianę biegów, ale to widzieliście, mam nadzieję, w filmiku, gdzie porównuję te dwie grupy. I co jeszcze z odmienności? Kierownica z flarą. Maciek sobie wyraźnie zażyczył, że chce kierownicę z flarą, więc taka kierownica została kupiona. No i właściwie tyle. I słuchajcie, rowerek wyszedł bardzo, bardzo ładnie. Zresztą tak samo jak poprzedni. Poprzedni mi się bardziej podoba, bo na tych grubych oponach WTB on wygląda jakoś tak bardziej drapieżnie, bardziej rasowo. No ten przez to, że ma koło 28-calowe i oponki Hutchinsona chyba 38 grubości, no to one są takie bardziej smukłe, on tak bardziej wygląda jak rower szosowy, a rower Arka wygląda bardziej jak taki no góral trochę. No ale Arek już narzeka na te opony, że nie czuje specjalnie różnicy między swoim góralem a tym gravelem i chce zmienić na opony węższe. Co oznacza, że no fajnie wyglądają, ale jednak walory trakcyjne są ważniejsze dla niego i, no i będziemy myśleć, żeby zamienić te opony na coś węższego. Jesteśmy w trakcie wybierania, która opona będzie najlepsza, bo jest też problem ze znalezieniem fajnej opony z brązowym bokiem, żeby no jakby zachować ten look roweru w tym rozmiarze 27,5 i żeby ona była wąska. Jak jest opona z brązowym bokiem w rozmiarze 27,5, to jest zwykle albo 40, albo 47, więc no tak trochę grubo. A tak oscylujemy, szukamy czegoś w przedziale między powiedzmy 30 a 36 i tutaj z brązowym bokiem opony po prostu nie ma. Jeśli wiecie, że jakaś jest, a ja jej po prostu nie potrafię znaleźć, to bardzo będę wdzięczny za komentarz, za podlinkowanie takiej opony, bo szukamy bezskutecznie już od jakiegoś czasu. Dobra, żeby dosyć nie ględzić, dzisiejszy film będzie miał troszkę inną konwencję. Podczas montażu już nie ma żadnych komentarzy. Wiecie, co robię. Jak chcecie o coś dopytać, to bardzo proszę, pytajcie w komentarzach, na wszystko odpowiadam. Podkład muzyczny jest i filmik z montażu. Aha, i może na początku od razu pokażę, jak rower wyszedł. To też będzie takie złamanie konwencji. Zobaczcie, Maciek zrobił bardzo ładne zdjęcia, takie powiedziałbym artystyczne nawet. Ja własnych zdjęć nie zdążyłem zrobić, bo rower kończyłem składać właściwie późnym wieczorem i od razu go zawiozłem Maćkowi i nie było czasu na jakąś taką profesjonalną sesję. Także dzięki Ci, Maciek, bardzo za te wszystkie zdjęcia, które tutaj z poszanowaniem Twoich praw autorskich wrzucam. No i co, i żeby więcej nie ględzić, zapraszam do obejrzenia filmu z montażu. Trzymajcie się, na razie.
Thank you.
Thank you.
Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power, that you'd be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can't control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. That you can show her your power, that you'd be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. If you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. Completely a fool, been waiting for you, my love. Hello.
You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours.
Mm-hmm.